Dzisiaj pokażę kilka wskazówek, jak bezpiecznie używać szlifierki kątowej do szlifowania. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że w pobliżu nie ma nic łatwopalnego, co mogłoby się zapalić od iskier. Należy ustawić osłonę w pozycji do szlifowania. Mamy ustawioną pozycję do cięcia, więc wystarczy przesunąć tutaj i gotowe. Robię tak, ponieważ kiedy szlifuję pod tym kątem, mam pewność, że wszystkie resztki są kierowane z dala ode mnie i mojego ciała. Trzeba sprawdzić, czy mamy odpowiednie środki ochrony, czyli czy mamy rękawiczki, ochraniacze na uszy, okulary ochronne, buty ochronne i trudnopalne kombinezony. Teraz musimy się przyjrzeć idealnemu kątowi do szlifowania. 45 stopni jest optymalne, jeśli kąt jest ostrzejszy, będzie brakowało kontroli, jeśli będzie szerszy, zabraknie agresywności skrawania. Więc najlepiej zachować kąt 45 stopni, by uzyskać najlepsze parametry. Po sprawdzeniu otoczenia pod kątem materiałów łatwopalnych mamy odpowiednią osłonę we właściwym miejscu i założone środki ochrony osobistej. Jesteśmy gotowi i możemy szlifować. Jeszcze jedno. Zawsze sprawdzajcie trajektorię lotu iskier w czasie szlifowania, by spadały w bezpieczne miejsce i nic im nie przeszkadzało. Chwilkę, muszę to umieścić w mediach społecznościowych. Co? Co?